Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest starszy chorąży Robert Wasyl Wasilewski. Witam, Robercie, serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj rozmową z Robertem kontynuujemy tak naprawdę nasze rozmowy z mundurowymi i z byłymi mundurowymi na temat ich służby, ale także tego, co robić w cywilu. Robert, chyba jesteś dość dobrym przykładem tego, że można sobie poradzić, tylko trzeba chcieć, no i trzeba mieć plan na przyszłość. Oczywiście, jak najbardziej. To, co dobrze powiedziałeś, żeby cokolwiek zrobić potem w cywilu, jako żołnierz wojsk specjalnych, to nie tylko to, że to się służyło i się nauczyło, oprócz tego trzeba troszeczkę wcześniej zacząć myśleć, bo to się nie da tak odejść z dnia na dzień do cywila i nagle otwieram firmę i już wszystko mogę robić. To tak nie działa. Przynajmniej w moim przypadku. Ja to robiłem od 2008 roku, założyłem stowarzyszenie swoje sektorów służb mundurowych. No i to tak powolutku w czasie służby z jednej, drugiej jednostki doświadczenie zdobywałem i, że tak powiem, pogłębiałem to doświadczenie po to, żeby kiedyś planowałem odejść do cywila, żeby mieć ten rynek cywilny już, że tak powiem, opanowany bardziej. No i nie odchodzić na zasadzie z dnia na dzień i wiedzieć, co ja będę teraz w cywilu robił. Więc ja już tą drogę planowałem dosyć długo, więc od 2008 roku. No, ale niektórzy, że mają szczęście i mogą odejść od razu i też może im się udać. Nie mówię, że nie. Zależy, co chcą robić w życiu. Nie? Robert, jeśli pozwolisz, jeszcze parę słów na twój temat, bo to może być nawet więcej niż parę słów. No, swoją drogę masz związaną przede wszystkim z wojskiem, z jednostkami desantowymi, z jednostką w Lublińcu, z oddziałem specjalnym, no i skończyłeś w jednostce wojskowej AGAT, więc tak trochę kolokwialnie, bo tak się przyjęło, mówimy o takich osobach, że są specjalsami. Jesteś, tak jak wspomniałeś, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Instruktorów Służb Mundurowych. Jesteś instruktorem oczywiście, instruktorem i resortowym, i cywilnym. No masz masę tak naprawdę uprawnień, jesteś też instruktorem instruktorów, przy okazji i egzaminatorem. No, wiele rzeczy robiłeś, nasze drogi też się krzyżowały. Mamy też wielu wspólnych znajomych, zajmujesz się i strzelaniem, i kwestiami linowymi, i sztuk walki. To, co mi się najbardziej podoba jako psiarz, też widzę często w internecie, kiedy wrzucasz posty dotyczące szkoleń z psami, również linowe, co po prostu no, zdjęcia kapitalne są i zachęcam Państwa do tego, aby to obejrzeć i profil Roberta odwiedzić, a najlepiej i obserwować. Okazuje się też, że te szkolenia wodne, które z psem robisz, przynosiły już efekt, bo udało ci się no, osoby potrzebujące pomocy uratować. No, można powiedzieć, był to czysty przypadek, ale twoje i psiny umiejętności bardzo mocno się przydały. No, to masz rację akurat. Akurat mieliśmy taki przypadek, że Luna dopiero zaczęła robić szkolenia. No i byliśmy trochę, że tak powiem, w wodzie już 3 godziny treningu, no i się okazało, że trzeba było płynąć jeszcze na jakąś plażę tam dziką u nas, no i się okazało, że ktoś tam zaczął się topić. No i ja tak naprawdę, gdyby nie mój pies, chyba bym odpuścił, bo już nie miałem sił wracać i tak do człowieka. Więc zawołałem psa z brzegu, wziął bojkę i dopłynął do poszkodowanego, ja go wyciągnąłem i w sumie tak naprawdę to dzięki niej został uratowany ten człowiek, był pod wpływem alkoholu, jeszcze z maseczką oczywiście covidową był i jego koledzy wszyscy uciekli, więc tak to się udało, to była nasza pierwsza taki sprawdzian mojego psa, no i druga potem była za rok tam człowiek, którego tam też tam płynął, dzieciak skurczył dwie nogi za powiem, też go Luna wyciągnęła, więc mieliśmy takie dwa zdarzenia w sumie, no, generalnie no jak najmniej, żeby tego było, no ale generalnie pies się sprawdzi, więc a że ja jestem pasjonatą wody i mój pies też, więc akurat mieli szczęście, że tak powiem, że też byliśmy w tym miejscu. To w pewien sposób gratuluję i dziękuję też, tak, w imieniu ogólnym, że tak się wyrażę. Robert, jakbyś mógł powiedzieć, bo no, twoich umiejętności, kwalifikacji i tego wszystkiego, co robisz w ramach też swojego stowarzyszenia, adres strony internetowej zamieszczę w opisie odcinka, więc każdy będzie mógł zobaczyć, jak wiele
szkoleń robisz i ile masz uprawnień. Ale jakbyś miał powiedzieć, bo sam wspominałeś, że szedłeś szeroko, wiele rzeczy tak naprawdę robiłeś i w mundurze, i w cywilu, ale też w mundurze. Niemniej teraz zaczynasz się już trochę zawężać i bardziej specjalizować. Od czego tak naprawdę zaczynałeś i właściwie co robisz dzisiaj? Co cię najbardziej skupia? Od czego zaczynałem? To powiem ci ciężkie takie pytanie. Może nie ciężkie, ale długie. Bo od czego zaczynałem? Jak miałem 17, zaczynałem od treningi z książeczek wushu, karate. Jeszcze Kondratowicz pisał to takie bardzo stare książeczki. Potem od judo, od kyokushin, od taekwondo, od kickboxingu, od jiu-jitsu, więc tego było bardzo dużo od młodych lat, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o takie konkrety już, to jak poszedłem do jednostki, do Lublińca, to tak naprawdę zobaczyłem, jak ten świat cały wygląda, wojska. Potem poszedłem do jednostki desantowo-szturmowej w Gliwicach. No i tam zostałem żołnierzem nadterminowym, instruktorem walki wręcz. Tam już miałem czarny pas, w wieku 18 lat zdobyłem czarny pas już w cywilu. Więc już miałem jakieś tam doświadczenie, prowadziłem swoją sekcję własną wtedy. No idąc do służby, dowódca jednostki zaproponował mi, żebym został instruktorem walki wręcz, bo wtedy nie było tak za bardzo instruktorów, to był rok 2000, więc tych instruktorów tam nie było jakoś dużo za bardzo. No ale powiedział, że jeśli zdam test u niego, a on pamiętam, jak do tej pory miał brązowy pas w aikidzicu, więc miał pojęcie, więc powiedział, jak mnie sprawdzi, i stwierdzi, że będę dobry, to zostanę instruktorem walki wręcz, ale oczywiście w służbie nadterminowej. No i tak mój, że tak powiem, moja służba się potoczyła już wtedy na takim, że tak powiem, większym gazie. Zostałem instruktorem walki wręcz, tam się zajmowałem wspinaczką też, uczyłem się oczywiście, bo to były dopiero początki wspinaczkowe. Już wtedy już prowadziłem zajęcia w jednostce wodne, tak samo byłem ratownikiem wodnym w tych czasach, byłem płetwonurkiem. I tam poznałem dużych ludzi, bo tak naprawdę w służbie, co jest bardzo ważne dla młodych ludzi, ja wiem, że oni teraz nie przywiązują uwagi do tego. Wojsko otworzyło mnie na inny świat. Ja myślałem, że taekwondo to jest najlepszą sztuką walki na świecie, bo tylko to umiałem, miałem czarny pas. Nie, potem jiu-jitsu w parterze się okazało, że byłem słaby, więc zacząłem jiu-jitsu trenować. Potem w boksie ulicznym, potem karate, potem się okazało, że pojechałem na kombat 56 do Arkatypsa, gdzie też go pozdrawiam, naprawdę autorytet dla mnie, bo wtedy do tej pory go bardzo szanuję, robi dużo szkoleń. Nie, żebym go reklamował, ale oczywiście bardzo dobrze go znam, bo to był rok 2021. Z jednostki wtedy mnie wysłali. To jeszcze były te czasy, że ja sobie szukałem z gazet, nie było internetu, z gazet szukałem szkolenia i dowódca jednostki mnie wysyłał na takie szkolenia. Potem poznałem ludzi w 2001 z Krav Magi, Włodka i Piotrka, też ich pozdrawiam serdecznie, jak to będą słuchali, mega, mega ludzie naprawdę, do tej pory prowadzą te swoje szkoły. Też nie chcę ich reklamować, mega ludzie, wielki szacunek tak samo dla nich, bo też od nich dużą wiedzę też pochłonąłem i od tego się zaczęło, zacząłem poznawać różnych ludzi, antyterrorystów wtedy z policji, ludzi z więziennictwa, ja byłem takim człowiekiem, który chciał osiągnąć coś więcej, nie chciałem stanąć na laurach, nie chciałem być tym starszym szeregowym nadterminowym i tylko instruktorem walki wręcz. Chciałem coś więcej w życiu osiągnąć, jakiś cel i zacząłem poznawać nowych ludzi, zacząłem się szkolić z nimi, podpytywać ich i cały czas dążyłem, żeby być coraz lepszym, więc ja nie siadłem nigdy na lada, więc u mnie żołnierze robili szkolenia i w nocy ze mną robili o pierwszej w nocy i budziłem w spiża, myśleli, że to jest alarm, dowódca jednostki na to pozwalał, jak jeździłem na różnego rodzaju szkolenia, seminaria, przyjeżdżając do jednostki, nie byłem z tych innych, tylko zostawił wszystko dla siebie, ja uczyłem innych, czyli ja tak naprawdę wszystko, co przyjeżdżałem ze szkoleń, czy prywatnych, czy służbowych, zawsze od razu przenosiłem to na rynek wojskowy i cały czas szkoliłem, przerabiałem techniki, modyfikowałem pewne rzeczy i tak cały czas dążyłem do perfekcji, żeby było jak najwięcej. Miałem ten plus, żeby być instruktorem walki wręcz, więc tak naprawdę jak przyjąłem seminarium, żeby nie zapomnieć technik, no to dzwonię na kompanię szturmową, do kolegi, daj mi tutaj 60 ludzi, muszę sobie potrenować. Nie było problemu, więc ja miałem taki poligon doświadczalny na tych ludziach i mogłem sobie szkolić, rozwijać się. I tak początki były, to było w jednostce, mówię, desantowo-szturmowej jeszcze w 6 batalionie w Gliwicach. To trwało praktycznie 5 lat w służbie nadterminowej. Potem przeszedłem do oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej, gdzie tak naprawdę myślałem, że żandarmeria wojskowa kojarzyła mi się z patrolami i tak dalej. Myślałem, że to nie ten świat, no ale chciałem mój oddział specjalny, nowość, sprzęt, wyposażenie, nowe szkolenia, więc mówię, spróbuję. To prawda, na egzaminach wstępnych żandarmi nie byli za bardzo zadowoleni, że tam idę, więc chcieli, że tak powiem, uczyć mi nosa. Akurat się śmieję z szefa szkolenia, który
na drążku mnie zaliczał co trzecie, czwarte podciągnięcie, gdzie ja się pociągałem 50 razy, więc no, akurat mu się nie udało i byłem fizycznie, że tak powiem, bardzo dobry, więc akurat miał pecha, więc zdałem te wszystkie egzaminy. No i tam mi się udało też fajnie, bo w sumie ci ludzie potem mnie polubili, dowódca jednostki, szef szkolenia. I tam głównie wyjeżdżałem z turystami, czyli głównie szkolenia z policją. ABW piątką się szkoliliśmy z różnymi innymi służbami. Tam jeszcze Lubliniec też przyjeżdżał potem na szkolenia tych jednostek antyterrorystycznych. Więc tak naprawdę tam znowu te kolejne 5 lat przeżyłem w takim świecie innym. Rozwinąłem się jeszcze bardziej. W desancie miałem ten problem, że tam nie było broni krótkiej, nie było takich instruktorów. Ja się szkoliłem bardziej z tymi ludźmi, ale nie mogłem tego na terenie podwórka swojego zrobić w desancie, no bo tego nie można było. Natomiast w oddziale specjalnym żandarmerii, tam już mogłem sobie pozwolić na dużo więcej. Była krótka broń, nowe wyposażenie, nowa wiedza z innymi ludźmi dodatkowo, z jednostkami specjalnymi i dowódca jednostki pozwala mi to wykorzystywać w tym podwórku, czyli mogłem szkolić tych ludzi. Bardzo się rozwinęłem w ochronie osobistej, robiłem wszystkie kursy w ochronie osobistej, tam mega bardzo dobry oddział specjalny żandarmerii z Warszawy, no dla mnie to są naprawdę super mega goście wyszkoleni, jeśli chodzi o ochronę osobistą. Jeździłem tam na szkolenia, pracowałem w tej ochronie osobistej i tam mój świat się rozwinął, powiem, że tak powiem, no 300%. Mój świat się zmienił, nawet więcej. Tam osiągnąłem coś przez te 5 lat, całkiem coś innego i to mi pomogło, jeśli chodzi o ochronę osobistą, posługiwanie się bronią, taktyka tych jednostek specjalnych, choć głównie specjalizowałem się wtedy w ochronie osobistej i czarnej taktyce, no bo tego tam najwięcej robiłem w oddziale specjalnym, więc to był taki, że tak powiem, mój konik też. I tam naprawdę poznałem ludzi, tych antyterrorystów, którzy oni tak naprawdę, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwisko tego, co go znasz i mówiłeś, że z nim też wiatrowałeś, czy go zareklamować, Nie, no za chwilę, Robert, sytuacja jest taka, że tak naprawdę znajomych mamy też bardzo wielu bardzo dużo. Wspólnych. Ja nie chcę nikogo reklamować, on to reklamował, bo w sumie siebie powinien reklamować, ale ja taki nie jestem, no bo wszyscy mnie znają, że ja tam, ja nie mam żadnej konkurencji i ja też taki nie jestem, a jak kogoś bardzo lubię i ktoś mi daje Włodek, czy Piotrek Tarnacki z Krav Magi, czy Arek Kups, ktoś mi tam dali jakąś wędkę, że tak powiem, z marchewką, poszedłem dalej, no to dla mnie to nie jest żadna konkurencja i ja się tam nie boję tego, no ale dzięki pewnym ludziom człowiek się zmienił naprawdę i powiem szczerze tak, że jeśli chodzi o antyterrorystów, z którymi współpracowałem, ty byś wiedział, o kogo chodzi, wiesz, bo rozmawiałem. Ale powiemy jeszcze dzisiaj o nim, tak? Spokojnie. No to on mnie tak naprawdę ukierunkował pod względem założenia firmy własnej, pójścia swoją drogą całkowicie biznesową. On wtedy zarabiał potężne pieniądze na szkoleniu jednostek specjalnych jako antyterrorysta i to mi się tak spodobało, że on ma tyle pieniędzy, tyle możliwości, wszyscy go znają. I każdy, kto słyszał jego ksywkę, to naprawdę zafascynowany był. Ja jako chłopak zobaczyłem pierwszy raz, co on zrobił z bronią krótką, no i z długą, no to dla mnie to był naprawdę kosmos. No teraz wiadomo, w wojskach specjalnych ten poziom inny jest całkiem bardzo, bardzo wysoki, ale na tamte czasy, jak ja zaczynałem, pewne zabawki, dla mnie no, to były kosmiczne i tu naprawdę, jeśli chodzi o nich, to dużo od nich się dowiedziałem, dużo się nauczyłem i przede wszystkim kierunkowali mnie. Tak jak on powiedział, zrób sobie instruktora, zrób sobie instruktora ochrony VIP-a, zrób sobie czarnej taktyki, zrób sobie strzelectwa i to poszedłem dalej, oprócz tej całej walki wręcz spinaczki, więc tu poszedłem dalej naprawdę grubo i oni mnie ukierunkowali, nawet głupie studia, oni większość studii, każdy z nich studia ma, więc ja mówię, kurde, ja też zrobię studia, bo w sumie fajnie to też wygląda i wiadomo, więc też poszedłem na studia, więc i ludzie, których się pozna, jak mądrze się w tym towarzystwie człowiek obróci i mądrze pomyśli, jak sobie ukierunkować swoją ścieżkę życiową, to powiem ci, naprawdę warto, nie? Poznawać różnych ludzi i zawsze coś od nich można wziąć. No także tak moja ścieżka poszła. No i nie wiem, czy chcesz jakieś pytanie inne zadać, czy dalej mam mówić, bo ja tak długie, że jeśli ja mogę mówić. Ja wiem. Robert. Bo na razie doszliśmy do oddziału specjalnego, nie? No właśnie, bo jeśli dobrze pamiętam i dobrze się orientuję, to około 2 dekad poświęciłeś tak naprawdę armii, ale finał tego wszystkiego miał miejsce w Gliwickim Agacie. Tak, i to powiem ci, to otworzyło moje drzwi, że tak powiem, już na 360, tu już rozwinęłem skrzydła maksymalnie, bo tu już mogłem sobie pozwolić, że tak powiem, na wszystko, tak zwaną wolną Amerykankę, gdzie miałem otwarte drzwi, ludzie mi pozwalali na dużo więcej. No bo wiadomo, w zwykłych jednostkach to jest jeszcze jakoś tam można pracować, ale to jest nie jest to.
Natomiast jeśli chodzi o jednostki specjalne, czyli oddział specjalny, już mi bardzo dużo otworzył, a wojska specjalne, no to tu już jest naprawdę przeskok naprawdę duży. I jeśli chodzi o to, to zanim jeszcze powiem, jak ta moja ścieżka dalej wyglądała, to powiem tak, że zachęcam wszystkich ludzi młodych, żeby nie służyli na zasadzie, że chcę w takiej jednostce, w takiej czy w takiej. Dążmy do czegoś najlepszego. Ja nigdy nie chciałem być zwykłym kierowcą, kucharzem, choć jak najbardziej szanuję tych ludzi, bez nich nie mam żadnej pracy, każdy ma jakąś działkę. Ja chciałem coś robić w życiu innego, coś lepszego, więc ja poszedłem w innym kierunku, chciałem być instruktorem, chciałem być w siłach specjalnych, więc przeszedłem tą selekcję, ale zachęcam tych ludzi, żeby naprawdę szli do jednostek specjalnych. Tam jest inny świat, poznałem całkiem innych ludzi, inny świat, no inny poziom, tego się nie da opisać, sprzęt, wyposażenie. Tam jest przygoda. Ja 21 lat spędziłem, z tego powiedzmy te 16 lat w jednostkach specjalnych, więc to był mój najlepszy okres w życiu. Praktycznie, jak to moja żona podkreśla, że ja nie służyłem, tylko się bawiłem całe życie. No, można tak powiedzieć. Bawiłem się, dobrze zarabiałem, poznałem dużo ludzi, duże doświadczenie i teraz mam z tego satysfakcję, że jestem na emeryturze i nie muszę, że tak powiem, prosić się na tą bułkę przysłowiową, bo zawsze mi na to starczy. No, jeszcze dalej mam pasję w cywilu. Jeśli chodzi o te jednostki specjalne, tak jak teraz chcieliśmy dalej iść w tym kierunku, no to wiadomo, żeby tam się dojść, to nie jest tak łatwo. Ale o tym, Robert, za chwilę, jeśli pozwolisz. Ja bym cię chciał jeszcze o jedną rzecz zapytać. No, z tej perspektywy tak naprawdę ponad 20 lat, jak ocenisz, tak krótko tak naprawdę, jak właśnie zmieniło się nasze Wojsko Polskie, a w drugiej części jakbyś mógł powiedzieć tak naprawdę, jak przez ten okres zmieniały się nasze wojska specjalne? Powiem ci tak, patrząc na rok 2000, jak poszedłem do armii, to jeszcze była służba zasadnicza. Nie powiem jakoś źle o wojsku w tamtych czasach. Ja może trafiłem kiepsko. Jakbym coś powiedział, to też może ktoś być urażony, albo Wojsko Polskie, nie wiem, ktoś z dowództwa będzie mówił, że to jest nieprawda, albo coś. No, co mogę powiedzieć? No, szału nie było, bo powiem tak delikatnie, nie? Choć jakbym wymienił pewne osoby, nawet z nazwiska, które do tej pory siedzą mi w sercu, no to kiepski był okres tamten, nie? Ci ludzie, podejście tych ludzi, szkolenie, nie da się tego opisać. To jest katastrofa i dramat, nie? Natomiast może ja też trafiłem na złych ludzi, że tak powiem, w pewnym okresie. Natomiast jeśli chodzi o teraz, o to, co się dzieje teraz w Armii Polskiej, no to jest duży przeskok. Choć jeszcze tak naprawdę ta kadra stara, to im się nic nie chce robić, no to dalej oni mają te, że tak powiem, wizje z lat starych, bo nie powiem innych, bo nie chcę tam brzydko mówić i do tych lat innych, że tak powiem, wspominać, ale to są tak zwane, jak to mówią w wojsku, betony, których ciężko skruszyć, oni najlepiej nic nie robić, brać wypłatę i mieć to wszystko gdzieś. I takich ludzi nie powinno być w armii, ale ich jest tak naprawdę 50% jeszcze do tej pory, bo tak to jest, oni są zabetonowani i oni nie odejdą tak szybko z armii, bo to jest jedyne źródło dochodu. Natomiast jeśli chodzi o zmiany poszły bardzo mocno. Bardzo mocno poszły zmiany w wojskach specjalnych. Jeśli chodzi o zwykłe jednostki, tam troszeczkę poszło, chociaż jak patrzę na chłopaków z desantów, to tam się praktycznie nic nie zmieniło. Jak ja byłem w latach 2000-2005, no to uwierz mi, tam się praktycznie nic nie zmieniło. Nic. Więc to tylko po prostu, no, trzeba kiwać głową i co ja ci powiem dalej. Choć nie powiem, jednostki desantowo-szturmowe do powierzchni desantowej są mega fajne, fajne można porobić, ale tam trzeba troszeczkę zmian, a z tymi zmianami jest ciężko, no bo kadra jest jaka jest, wiadomo, najlepiej nic nie robić. A jest tam naprawdę duży potencjał tych ludzi, bo znam tych ludzi, masę tych młodych ludzi, tylko po prostu ich hamują z rozwojem. Więc tak jak ja mówię, uciekajcie do jednostek specjalnych. No i tu się zaczyna droga w jednostkach specjalnych. Tu jest przeskok tak naprawdę do kosmosu. Sprzęt, wyposażenie całe żołnierza, szkolenie przede wszystkim, no jest całkiem inne. W normalnym wojsku przychodzisz jako żołnierz, dostajesz broń, wchodzisz w sekcję, jakoś tam od razu jedziesz z nim na poligony, na szkolenie. Nie ma jakiegoś takiego przeszkolenia podstawowego, tak jak w wojskach specjalnych. W wojskach specjalnych chyba trzeba przejść selekcję. To jest po pierwsze testy sprawnościowe, bardzo wygórowane. Potem po tej całej selekcji już myślisz, że jesteś komandosem, tak jak ja myślę, nie każdy po kolei, że już wszystko, jesteśmy super. Nie. Potem przychodzi szkolenie bazowe, które trwa rok. No i tam się dopiero zaczyna jazda bez trzymanki. Tam masz kamery, masz psychologów, masz instruktorów. Na każdym dniu tak naprawdę możesz odpaść. Na każdym etapie możesz odpaść. Więc tak naprawdę te 365 dni to jest cały czas na takim ciśnieniu mocnym i cały czas cię sprawdzają, kontrolują.
jest naprawdę ciężko, jest masa egzaminów i ta selekcja potem myśli, że ona była taka ciężka, a tak naprawdę ta selekcja to jest dopiero 10% tego, co będziesz miał. I przez ten rok szkolenia dopiero ten żołnierz wojsk specjalnych, tak jak u nas na przykład dostajesz na szybkę grupy szturmowe, dostajesz multikam, zakładasz oficjalnie wszystko, dostajesz certyfikat ukończenia, w zależności jakąś specjalność masz potem, czy snajpera, czy jakąś pirotechnika, czy jakąś inną dowódczą. I wtedy dopiero taki pełnoprawny operator po roku szkolenia dopiero może założyć tego multikama i dumnie chodzić, że tak, faktycznie jestem komandosem, ale też nie do końca, bo potem zaczyna się jego droga na zespole bojowym. No i wtedy on też myśli, że już wszystko wie, a tu się okazuje, że teraz się trzeba zgrać ze swoimi kolegami, którzy są starsi. No i teraz trzeba się z nimi dotrzeć, zgrać wszystko i dalej jeździć na szkolenia, więc tak naprawdę taki operator, który naprawdę ma duże doświadczenie, to przynajmniej trzeba za 3 lata szkoleń specjalistyczne, wyjazdy zagraniczne, misje bojowe i to dopiero ten człowiek dopiero się staje takim pełnoprawnym komandosem. Więc ta droga jest dużo dłuższa niż w normalnym wojsku, więc tu teraz zobacz, żeby w ogóle wejść w sekcję działać, w pracy normalnie, oficjalnie, musisz poświęcić rok czasu na przeszkolenie, zdać ciężkie egzaminy, dopiero zostaniesz wciągnięty w jakąś sekcję, a natomiast, czy jakąś grupę. Natomiast w normalnym wojsku przychodzisz, dzień dobry, jestem Kowalski, przychodzisz, idziesz na zespół, idziesz na sekcję i od razu z nimi na poligony wszystko robisz. I tam się uczysz przy żołnierzach, nie przez instruktorów. Więc to jest ta różnica, widzisz, wojska specjalna tu. I wyposażenie, no tu wyposażenie dostajesz naprawdę kosmiczne, ten operator jednostek specjalnych to dostaje taki sprzęt, że to jest kosmos po prostu. Nie? Jak ja to mówię, to samo strzela. Nie? Ja to żartuję. No. Dzisiaj nie musimy się tego wstydzić. Myślę, że i sprzętem, i kapitałem, potencjałem ludzkim w żaden sposób nie odstajemy od świata, a nawet od tych najlepszych. No powiem Ci, tutaj akurat masz rację, jeśli chodzi o wyposażenie wojsk specjalnych, umiejętności tych operatorów jednostek specjalnych, fachowców, bo to nie jest operator. Operator to jest jeden tylko tak naprawdę jeden typ tej całej maszyny. Są logistycy, są łącznościowcy, jest sztab. Naprawdę jest masa tego, to jest całkiem inny świat niż w normalnym wojsku. Tu wszyscy muszą razem ze sobą wspólnie działać, ale jeśli chodzi o wyposażenie, wyszkolenie, my naprawdę jesteśmy w tej lidze światowej i nie odstajemy niczym tak naprawdę, ani wyposażeniem, ani umiejętnościami. Wiadomo, Polska ma mniejszy budżet, ale to nie wszystko. Wyposażenie, jeśli chodzi o wojska specjalne i działania i przede wszystkim szkolenia międzynarodowe, nie odchodzimy od tego w ogóle. Nie? Także tu naprawdę polecam wojska specjalne. Trochę uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o to, jak bardzo ciężko jest w wojskach specjalnych i jak wygląda prawdziwy obraz tej selekcji w oderwaniu oczywiście od tych przekazów realnych i późniejszego szkolenia, ale to, bo już troszeczkę odpowiedziałeś, jakbyś mógł to jeszcze ewentualnie rozwinąć, ale chciałbym też zapytać, co jest tym najtrudniejszym elementem, może fizycznym, a może nie fizycznym, jak bardzo tak naprawdę należy się w pewien sposób przygotować, no bo to, co tak naprawdę wszyscy powtarzają i ty też to powiedziałeś, w każdym momencie pełni za nieświadomy pewien błąd, niestety możesz odpaść i brzydko mówiąc, ciebie już nie ma. Tak, dokładnie tak. To jest, tak jak mówisz, w każdym momencie możesz, że tak powiem, odpaść z tego szkolenia bazowego, ale powiem Ci, to jest najtrudniejsze. Nie samo szkolenie. Wiesz, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, że w domu, jak ja to mówię, jesteś bezdomny. Poza domem jesteś non stop. Ta służba jest tak ciężka pod względem szkoleniowym i wyjazdowym, że ciebie nie ma w ogóle w domu. Więc to jest ta różnica między normalną jednostką. Tu powiedzmy w normalnej jednostce jesteś non stop w domu, a tam non stop na wyjazdach. Czasami się zdarza tak, że jesteś ponad 200 dni poza domem. Wyjazdów, szkoleń, ciężkich fizycznie przede wszystkim też szkoleń. Więc tu cały czas każdy trenuje. Powiem Ci, jak w poprzednich jednostkach byłem, to było więcej ludzi takich, że jak się okazało, że nie miałeś co robić w danym dniu, to każdy albo spał, albo coś robił. Tutaj nie. Tu Pamiętacie, jak służyłem, powiem Ci tak, między chłopakami zawsze śmialiśmy, jak tylko był czas wolny, nie było wyjazdów poligonów, to powiem Ci, pierwsze co robiłeś, to szedłeś na siłownię, szedłeś pobiegać, szedłeś na basen, albo coś innego robiłeś. Nie było ludzi, których przede się spał, mimo tego, że on miał czas na to, film oglądał, nie było tego, tylko w poprzednich jednostkach większość tak było ludzi. Tu jest inna ambicja ludzi, większość ludzi idzie na studia, mimo tego, że to są szeregowi, starsi szeregowi. Większość ludzi chce coś robić dla siebie, chce jakiś trzymać poziom. Poza tym powiem Ci, u nas w sekcji, czy tam pewnie w innej, no nie powiem gdzie, bo też żeby to tak nie podpadło, jedna osoba była z WF-u słabsza.
i powiem ci, dostał warunek, albo się podciągniesz do grupy całej, bo wszyscy mają 5-0, albo wypadasz z ekipy. I mimo tego, że jesteśmy kolegami, znamy się tyle lat, no przychodzimy do stołu i mówimy, słuchaj, no obniżysz nam poziom, no tak nie może być. Mimo tego, że jesteś już wyszkolony, czy jesteś nawet powiedzmy instruktorem, czy wieloletnim operatorem, nie ma to znaczenia. Masz poziom, ciągnąć jakiś ten minimum, czy tam jakiś pułap tej sekcji, bo inaczej odpadasz. I ta osoba, że tak powiem, wzięła się sama w garść, ktoś inny, drugi kolega mu pomagał, żeby dojść do tego poziomu i doszedł do tego poziomu. I właśnie tu wpływ jest ludzi, nie przełożonych. Tu jak chcesz być dobry, to musi być tak jak inny. Nie możesz odstawać. Bo powiem ci, wstyd potem jest temu człowiekowi i on nie tak sam dąży do tego. A jeśli ktoś nie chce, to odpada z ekipy. No i tutaj po prostu sam by się, że tak powiem, bałtował. Więc jeśli chciał być dalej w tej elicie, no to musiał się pociągnąć, tu nie było, zwiły się. I tu kolegami możemy być, przychodzi robota, przychodzą egzaminy, no sorry, ale musi być tak jak my, albo nie będziemy pracowali razem. Zmień etat, iść na logistykę, na coś innego. Tak to wygląda. Stety, niestety, przekłada się to przecież potem na wspólne bezpieczeństwo, no tak. W realnym działaniu. Trochę znowu uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem... Ja trochę jestem edua, nie? Więc jak pociągniesz temat, to ja go będę ciągnął. Nie musisz mi mówić, nie znamy się od wczoraj. Mówiąc całkowicie poważnie, te wyjazdy, o których powiedziałeś, że oczywiście jest to pewien taki mankament i pewna jakby negatywny element pod kątem rodzinnym oczywiście, to jednak to też może być atut. No to, w jakich miejscach byłeś, czy inni specjaliści, nie tylko z Agatu, i z kim i jakie szkolenia robili, no umówmy się, no mało kto ma szansę tak naprawdę coś takiego przeżyć. Pewnie dzisiaj o wielu takich rzeczach jeszcze się nie mówi, tylko niektóre gdzieś przeciekają do mediów, zazwyczaj przez te oficjalne serwisy, ale pewnie za jakiś tam czas mogą się pojawiać jakieś książki czy wzmianki w książkach na ten temat. No nie wydaje mi się, żebyś żałował pewnych wyjazdów. Znaczy powiem ci, ja niczego nie żałuję, w ogóle swojej służby nie żałuję, nawet jeśli były te lata ciężkie, tak jak mój dowódca kiedyś powiedział, to uderzył ręką w pięć i mówił, Wasyłku, ja tu służę, nie dostaniesz awansu. Bo dlatego, że ja byłem z katy, więc też te awanse mi tak nie przychodziły. No ale jak przyszedł ktoś miał mną dowodzić, to nie miał pojęcia, no to ja jestem jednak, byłem takim trochę człowiekiem, że nie dałem sobą pomiatać. No jak ktoś miał głupoty i mi kazał robić, no to ja też inny mówię, ale nie polecam tego, no bo cierpiałem trochę z awansów. Ale jeśli chodzi o te wszystkie elementy wyjazdu, no to tak jak wspomniałem wcześniej, jak moja żona powiedziała, ja nie służyłem, ja się bawiłem. To były moje wakacje, można powiedzieć, najlepsze w życiu. Dlatego dużo świata zwiedziłem, dużo ludzi poznałem. Poznałem dużo tych działań specjalnych. No czegoś, czego w cywilu nie jesteś w stanie nigdy osiągnąć. Nigdy nie mógłbym tego osiągnąć. A najlepsze to, że wszystko miałem za darmo. Armia płaciła za wszystkie moje wyszkolenie, wyjazdy. Wszystko robiłem w godzinach służbowych, więc ci ludzie w cywilu, którzy pracują i potem chcą to zrobić, muszą płacić kupę kasy za to i jeszcze też nie osiągną tego. Tu miałeś wszystko za darmo, tylko trzeba było chęć do pracy. I tak naprawdę ja je miałem, więc zawsze się pisałem na różnego rodzaju wyjazdy. Mało tego, te wyjazdy różnego innego rodzaju, czyli bojowe, no to wiadomo, miały wielkie plusy, ale też minusy, no ale to wiadomo, nie? Stare powiedzenie właśnie mówi o tym, że kiedy realizujemy swoje pasje, swoje hobby i zarabiamy na tym pieniądze, przestaje to wszystko być pracą, ale wspomniałeś też coś bardzo, bardzo ważnego. Powiedziałeś, armia za wszystko płaci, no ale niejednokrotnie, bo właściwie każdego dnia się oddzięczałeś za to wszystko. Oddzięczyłeś się też na arenie międzynarodowej nie jeden raz, ale o czym chciałem powiedzieć, między innymi szkoliłeś przecież siły afgańskie. Wiesz co, tak. Ja byłem na kilku misjach, więc to tylko nie w Afganistanie, bo tam też byłem parę razy. Ale zaczęło się generalnie od zwykłych misji, powiedzmy tam Liban, Bośnia, Afganistan. Na każdej misji ja byłem, widzisz, takim człowiekiem, byłem już instruktorem dużo wcześniej i cały czas pogłębiałem to, więc ja jadąc na misję, oprócz tego, że tam wykonywałem swoje zadania, starałem się szkolić, zapoznawać z taktykami działań innych armii. Więc ja oprócz tego, że szkoliłem moich chłopaków z jednostki, oprócz tego jeszcze przychodziłem do innych, się szkoliliśmy wspólnie, ewentualnie ja szkoliłem tych ludzi. Więc tak to wyglądało, ja cały czas pogłębiałem swoją wiedzę jako instruktora. Też z myślą tą, że kiedyś chcę też odejść na rynek cywilny, więc też będę miał duże doświadczenie, a nie tylko wykonywać działania bojowe, bo to jest naprawdę fajna robota, ale oprócz tego jeszcze chciałem
coś się nauczyć więcej w życiu, osiągnąć coś w życiu więcej, więc zacząłem oprócz tego jeszcze szkolić poza swoimi zadaniami. Więc tak ten świat wygląda na misję. Co było tak naprawdę najtrudniejszego w twojej służbie? W mojej służbie co było najtrudniejsze? W sumie to nie wiem, bo tak naprawdę wszystko u mnie grało. No, poza tymi moim wyszczekanym językiem, charakterem, mało awansowałem. O, ci tak nie narzekam, idę z odszeregowego. Powiem ci, w sumie nic nie było najtrudniejszego dla mnie. No ja byłem pasjonatą wojska, tak jak moja żona to mówi, że do tej pory tym żyję, mimo tylko, że jestem na metrusze z chłopakami, mam kontakt, dzwonimy do siebie, nawet do jednostki podjeżdżam, pogadać z chłopakami. No ja tym żyję. Żyłem to 21 lat i nie da się tego przestać. To już jest, że tak powiem, w krwi. No i tym człowiekiem żołnierza będzie się do końca życia, więc... Ja odchodziłem z armii nie dlatego, że chciałem, bo się obraziłem. Przyszedł taki czas, jak mój kolega powiedział, też były antyterrorysta, przychodzi czas, że jesteś harcerzem i przychodzi czas na zarabianie pieniędzy. No i ten czas przyszedł taki, że trzeba też poświęcić czas dla rodziny, dla własnego życia prywatnego, a nie tylko poza armią, bo dla mnie było fajnie w armii. Ja mogłem jeszcze dłużej pracować, bo chciałem, nawet przedłużałem odejście, ale też właśnie rodzinę, innych ludzi, więc trzeba powiedzieć w końcu kiedyś stop i odejść na rynek cywilny. Ale oczywiście ja mam ten plus, że tak jak wiesz, mam firmę szkoleniową tyle lat, więc ja dalej to samo, co robię w pracy, robię na rynku cywilnym, więc u mnie się praktycznie nic nie zmieniło. To, że jestem w cywilu, ale robię dalej praktycznie wszystko to samo. Także ja mam ten plus. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem i emerytem. Bardzo się cieszę, skoro mówisz o własnej emeryturze i w sposób właściwie płynny możemy przejść do takiej naszej ostatniej części rozmowy, bo umawialiśmy się, że porozmawiamy właśnie też o tym, co na tej emeryturze może były mundurowy robić. I właściwie jest to jakaś taka forma małego zwyczaju w moim podcaście, bo byli już gośćmi i ludzie ze służb specjalnych, bo był i Piotrek Herman, był i Marcin Faliński, byli też i policjanci, zarówno antyterroryści, jak i ci działający pod przykryciem, czy zajmujący się też pewną techniką. Był Jurek Zwierzak, był wspominany przez ciebie na razie bez nazwiska Grzesiu Cichy Mikołajczyk, tak, już był właściwie dwa razy, był generał Pacek, był też podinspektor Machowski. Każdy tak naprawdę ma swój inny pomysł na życie. Twój taki pierwszy jest taki, który w pewien sposób pokrywa się z tym wszystkim, co właściwie wszyscy powtarzamy, czyli nie czekaj na moment przejścia na emeryturę, tylko zadbaj o to wcześniej, znajdź pomysł na siebie i zacznij w tym kierunku działać. Dokładnie tak, jak wspomnieliśmy, w 2008 roku, choć już wcześniej pracowałem jako podwykonawca, jako instruktor w innych firmach, ale swoją firmę, że tak powiem, stowarzyszenie Służb Mundurowych założyłem w 2008, już oficjalna taka nazwa, więc od tamtego czasu już to zaczynałem, że tak powiem, działać na tym rynku już tak bardziej głęboko szkoleniowym, więc u mnie ta praca tak praktycznie się skończyła, a i tak cały czas trwała w międzyczasie w mojej służbie, więc mi się nic nie zmieniło, poza tym, że teraz już munduru oficjalnie nie noszę, więc ja przeszedłem płynnie to, więc dla mnie to nie było żaden problem. Natomiast powiem ci tak, ja poszedłem w szkoleniówkę, dużo ludzi idzie w szkoleniówkę, ci, co byli instruktorami w jednostkach specjalnych, jednak to jest ta pasja zaszczepiona i oni poszli dalej w rynek cywilny, tak mam tu kolegów z różnych jednostek, oni dalej w to szkolenie poszli w cywilu i zarabiają pieniądze na szkoleniu. Natomiast powiem ci, żeby też nie każdy myślał, że musi być instruktorem w danej dziedzinie, żeby super pieniądze zarabiać. To nie jest tak do końca. Moi koledzy byli na innych etapach, że tak powiem. I kolega na przykład lata dronem, testuje drony w Afryce, czy gdzieś tam zarabia ponad 25 tysięcy miesięcznie. To jest, wiesz, naprawdę jeszcze większe, duże pieniądze, bardzo duże. Jest zadowoleni ludzie, którzy byli informatykami, jakimiś specjalistami typowymi. Już nie będę wymieniał tych funkcji i tak dalej, bo tego jest dużo. Się okazuje, że on nie musiał być super operatorem, kopać w drzwi, jak to mówię, przysłowiowo. On naprawdę ma bardzo dobre w cywilu umiejętności do wykorzystania uprawnienia, które nabył w siłach specjalnych, więc tu naprawdę, jeśli chodzi o to nasze wyjście do cywila, jak ktoś jest mądry i dobrze zadziała, to wcale nie musi być spawaczem, jeździć jako parce, jeździć tirem, choć jak najbardziej szanuję tych ludzi, bo niektórzy tacy są, ale naprawdę są dobre pieniądze w cywilu do zarobienia. Choć tak jak mówię, niektórzy porobili sobie prawo jazdy, czy mieli to prawo jazdy, czy na koparki,
bardzo dobre pieniądze i znam kolegów, którzy oni na przykład służyli w jednostkach specjalnych, byli tymi operatorami, ale on jest dobrym elektrykiem, teraz na pompach ciepła jest zarobek i on to chce. To jest jego pasja, elektryka, jakieś naprawy informatyczne i tak dalej. I to są ludzie też pasjonaci, którzy po prostu odeszli od wojska i chcieli pójść w tą swoją pasję, nie wiem. Kuchnię jeden skręca też, podobno fajne robi, więc tak naprawdę to nie jest tak, że on musi być zaraz szkoleniowcem. To nie jest tak do końca. Każdy ma jakąś pasję, każdy ma jakiś zawód w rękach wyuczony i wcale nie musi być szkoleniowcem. No ja akurat tak mam, mi się udało fajnie to robić, no ale nie każdy ma to. Tak naprawdę żołnierze sił specjalnych, każdy myślą, że to są tak naprawdę maszyny. My jesteśmy maszynami. Jest tak, że tak naprawdę nie wszyscy są pasjonatami, no ja akurat jestem, no. Ale powiem ci, powiedzmy 1/3 ludzi, tam czasami połowa nawet, to nie są pasjonaci. Oni pracują, mi się to wszystko podoba, ale odchodzą po 15 latach, czy tam jak tylko mogą wiek emerytalny osiągną, odchodzą i fajnie było, ale się skończyło. I takich ludzi jest 50% nawet czasami, nie? Może by, żeby nie obrazić tu wszystkich ludzi w specjalnych, bo może źle powiedziałem tą cyfrę, ale nie ma wszystkich pasjonatów. To nie jest tak, że wszyscy są pasjonaci. Uwierz mi, nie. Wielu ludzi tam pracowało, no bo pracowało po to, żeby brać wypłatę, fajnie, prestiż, wojska specjalne, przyszedłem w selekcję, wszystko super. Ale traktowali to jako pracę, wykonywali robotę dobrze, nie mówię, ale odchodzą i a dobra, skończyło się, koniec. No akurat u mnie tak nie jest, no i tak nigdy nie będzie. No bo tak to wygląda, więc... Ale z paru rzeczy się cieszę, o których powiedziałeś. Raz, żeby nie było pewnego uproszczenia, że nie trzeba być instruktorem, żeby po byciu specjalistą znaleźć sobie coś ciekawego do roboty i parę przykładów na to naprawdę dałeś. Dwa, dużo powiedziałeś też o pasjach, bo wojsko oczywiście samo w sobie może być pasją, bycie specjalistą też może być pasją, ale można też mieć całkowicie pasje niezwiązane w ogóle z tym i też czerpać potem z tego zdecydowanie radość. Ja cieszę się z jeszcze jednej rzeczy, bo tak naprawdę będziemy mieli dwa odcinki blisko siebie, właśnie rozmowy z byłymi specjalistami, którzy każdy z nich trochę inną drogę wybrał, tak? Bo będzie dostępna rozmowa z Jasiem, naszym wspólnym przyjacielem i jak się okaże, no jego droga jest inna. No nie trzeba być, podkreślmy to raz jeszcze, instruktorem, żeby potem też nie było takiego tekstu, bo który nieraz słyszę, jak rozmawiam z przyszłymi emerytami, oni mówią, a ty masz dobrze, bo ty umiesz to, czy masz takie obowiązki, to ci pozwoli znaleźć coś w cywilu, albo już nawet w tym zakresie coś robisz. No ale umówmy się, Robert, całe życie przecież na to pracowałeś. No oczywiście, i tak jak teraz mówiłeś, ci ludzie mówią, bo ty coś masz, umiesz i robisz. Nie, jak masz głowę, to tak naprawdę przemyślisz sobie wcześniej, co możesz robić. Tak jak mówimy, nie trzeba być wcale instruktorem. Może być logistykiem fajnym, menadżerem potem w jakiejś firmie, wykorzystać to. Może, nie wiem, być kierowcą na wszystkie uprawnienia, jakie ma ciężarowych samochodów, więc w cywilu super robotę może znaleźć. Może być w jakiejś firmie, nie wiem, spawaczem dobrym potem sobie zrobić. Tak naprawdę każdy ma jakieś pasje, ale trzeba chcieć, a nie na zasadzie, powiem ci tak, między nami. Sporo osób, z którymi odchodziłem do cywila, mam kontakt, pytał się, co robisz. No ten nic nie robi od roku, no bo w sumie mu się nie chce, ma dobrą emeryturę. Drugi coś tam robi, trzeci coś tam nie robi. I nie mówię, że to jest złe. Masz dobrą emeryturę, tak naprawdę nie musisz robić do końca życia, ale to są ludzie, którzy tak jak mówię, no pracowali, bo pracowali, były dobre pieniądze, a teraz odeszło się i w sumie, a nie wiem, co będę ze sobą w życiu robił. Ma ten plus, że ma emeryturę, więc nie musi myśleć, że mu do garka zabraknie tego przysłowiowego mięsa czy tej bułki. Ale to są właśnie, tak jak mamy przykład, to nie są pasjonaci, ale ja ich szanuję, bo to nie znaczy, że wszyscy mają być pasjonatami. To nie znaczy, że każdy ma być instruktorem. Absolutnie. Ja szanuję każdego człowieka, czy to w sztabie, czy w logistyce, czy przysłowiowe gacie wydawał każdy. Każdy pracował na wojska specjalne, na tą swoją jednostkę jakoś, w jakiś sposób. I każdy jest fachowcem w danej dziedzinie, więc oni tak mówią, bo instruktor to masz robotę, bo a tu wasze panie masz szkolenia, jeszcze się bawisz tak jak robiłeś to w służbie. No ja mówię, ty, ale mogłeś to samo, miałeś 20 lat, nie wiem, 30 prawie służyłeś, co zrobiłeś w swoim kierunku? No nic. Wyszedłeś na rynek cywilny i mówisz, jestem specjalcem, ale co ja potrafię? W sumie tylko kopać w drzwi. I jak ja to mówię, żeby się nie obrazili oczywiście chłopaki z wojsk specjalnych, jak to mówią,
bo jestem operatorem, idę do pracy i dzień dobry, a kim pan jest? Operatorem, ale operatorem jakim? No, operatorem, no ale ja potrzebuję operatora koparki, no to proszę mi wyjść, bo psa mi kosztuje. Więc on myśli, że jak jest operatorem, to wszystko musi otworzyć wino. Nie, tak nie działa rynek cywilny. Rynek cywilny zweryfikuje ludzi, nie? Więc tu trzeba naprawdę troszeczkę pomyśleć, ale praca jest. Tak naprawdę te wojska specjalne dużo pomagają, przynajmniej w mojej sytuacji szkoleniowej. Dużo ludzi poznałem i dużo to mi, że tak powiem, drzwi otwiera. Robert, na koniec trochę trudniejsze pytanie, mniej może nawet oczywiste. Miałem kiedyś to szczęście poznać admirała McGravena. On między innymi napisał książkę, którą zaczyna od tego, że dzień trzeba dobrze zacząć, czyli dobrze pościelić łóżko. I tak naprawdę jest to mowa o kształtowaniu charakterów. Jakbyś tak w miarę już krótko miał powiedzieć tak naprawdę, jak wojsko w ogóle, a tym bardziej wojska specjalne, właśnie jakie cechy wykształcają i które mogą być przewagą w ewentualnym poszukiwaniu pracy już w cywilu? Ja ci powiem tak, przede wszystkim trzeba mieć ambicje i dążenie do celu. Moim celem zawsze było, ja sobie zawsze wyznaczałem cele, nawet powiedzmy w pracy, poza pracą, w swojej organizacji i w firmie, teraz w cywilu, ja zawsze mam cel. Jak moja żona mówi, no ale już osiągnąłeś cel. No to moje życie nie ma sensu bez celu. Ja osiągnę ten cel, biorę następny. Więc ja jestem takim człowiekiem, więc trzeba mieć jakieś ambicje w życiu, coś chcieć osiągnąć, ale jeśli nawet osiągniesz, to dąż do celu innego, wyznacz sobie cel w życiu. I ja taki mam, więc moje życie jest naprawdę bardzo dobre. Moja żona mnie wspiera we wszystkim, co prawda, czasami się narzeka, ale naprawdę uważam, że przynajmniej w moim wypadku, ja muszę mieć cel, bo moje życie nie ma sensu bez celu. No ja takim jestem człowiekiem, no co ci powiem. Tak, tak, mogę potwierdzić, oczywiście. Ale jakieś takie cechy mógłbyś faktycznie wskazać? Nie wiem, ambicja, wola walki szeroko rozumianej? Wiesz co, mógłbym wymienić, tak ty mówisz, nie? To tak jak cechy dobrego instruktora czy dobrego operatora, to są wszystko słowa, nie? Czyli ta ambicja, rzetelność. No mógłbym wymieniać te wszystkie rzeczy po kolei, tam ich jest bardzo dużo, ale to nie chodzi o to, to chodzi o człowieka i każdy człowiek ma inny, przez tego, że ty mu będziesz wbijał w głowę, że on ma być rzetelny, sumienny, to nie ma znaczenia. Tym czymś trzeba się urodzić, albo to chcesz, albo nie chcesz robić. Dlatego uważam, że te wszystkie testy, selekcje, to wszystko jednak ma duży wpływ na to, żeby tych ludzi, że tak powiem, dobrać do tych wojsk specjalnych, choć i tak czasami się ktoś prześliźnie przez spodę, bo to jest normalna rzecz i zawsze się znajdą jacyś ludzie, którzy tam nie powinni być. No ale wiadomo, nie wszystkich się da, że tak powiem, wyłuskać. Ale ogólnie raczej nastawienie mamy pozytywne i jest nawet nie tyle, że szansa, co ta nadzieja, że wojska specjalne są, może to nie zabrzmi najlepiej, ale jednym z tych ostatnich miejsc, gdzie jednak na tą jakość kładzie się nacisk i nie obniża się pewnych norm i poziomu. No nie, tu jest duży nacisk na jakość. Mało tego, powiem ci, że oprócz tych wszystkich testów ludzie wpłyną na ciebie. Czyli ludzie, z którymi pracujesz, oni muszą mieć pewną osobę, jadąc gdzieś na misję. No tutaj tak naprawdę nie ma szans. Spotykałem się z ludźmi, że słuchaj, facet służył na zespole, na przykład dowódcą grupy czy safe, już nie będę mówił, i żołnierze zrobili wszystko, żeby on wypadł z tej kompanii czy tego zespołu. I tak się zdarzało, mimo tego, że był oficerem. Bo tu jest duży wpływ ludzi. Tu nie ma ludzi, którzy są sami dla siebie, tylko tu musisz pracować w grupie, w zespole, więc indywidualiści nie wchodzą w rachubę, nie? I tak się po prostu wyrzuca gdzieś indziej, nie? No, ale wiadomo, że się każdy ktoś prześlizgnie, bo to jest normalna rzecz. Ale ludzie wpłyną na to prędzej czy później. Myślę, że tradycyjnie udało się pootwierać kolejne drzwi do kolejnych rozmów i już teraz oczywiście Cię, Wasyl, zapraszam. Moim Państwa gościem był były specjal starszy chorąży Robert Wasilewski, obecnie prezes Stowarzyszenia Instruktorów Służb Mundurowych. Robercie, bardzo serdecznie dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Trzymaj się i do usłyszenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel.
Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/na celowniku.